pisarz, reportażysta, opowiadacz, influencer. Tylko on potrafi opowiedzieć tak pięknie o rehabilitacji ręki, że od razu chciałem ją sobie zepsuć. Tłumaczony na wiele języków, dziś z paru rzeczy sam się wytłumaczy. Mariusz Szczygieł. Dzień dobry. Kłaniam się. Dzień dobry. Mariusz, właśnie tak fajnie opowiadasz, że pomyślałem sobie, że powinienem zacząć. Ale jak to... piszę, to opowiadam fajnie, a jak mówię, to nie wiem. Natomiast ja powinienem powiedzieć do ciebie mów. A że mam mówić? Mów. Wiesz co, to mi się zdarza na spotkaniach autorskich czasami, że prowadzącemu się wydaje, że ma pytania i na przykład rzuca mi, panie Mariuszu, no ja już w napięciu oczywiście, no i panie jak Mariuszu, tam? Praga. No i to się okazuje, że to jest pytanie. I ja mówię, no co ja mówię o tej Pradze? No mogę mówić różne rzeczy, ale muszę jednak mieć jakąś podnietę. I Robert Więckiewicz podsunął mi rozwiązanie. Bo on tego nie lubi chyba. On nie znosi. Nie on znosi, tak, on ma problem z wywiadami. Z wywiadami, tak. I mówi tak, słuchaj, to ty wiesz co, to odpowiadaj? Odpowiadaj tak. Hradec Kralowe, Ostrawa, Brno, czeskie Budiejowice, Liberec. O, taką filiczankę rób, jak ci mówią Praga. No nie, musi być pytanie zakończone. Znakiem zapytania. To prawda, ale wiesz co, będę się starał, ale rzeczywiście ze mną jest problem, bo ja parokrotnie nawet moi wydawcy puścili mi coś, co mnie się wydawało pytaniem, a to nie było pytanie. To było jakieś, wiesz, zdanie... No to się umówmy, gdzieś... że tam, gdzie nie będzie pytania, to ja sam sobie ten znak, ten pytajnik postawię. Słuchaj, ale i tak nie jestem takim dziennikarzem. Gdzieś w kolorowej prasie przeczytałem wywiad, bodajże to była chyba Viva, gdzie pani dziennikarka zadała takie pytanie jakiejś porzuconej przez aktora, znaczy przez chłopaka aktorce. Zaczęła wywiad od takich słów. Porobiło się. No i tam dalej miało być, no. Wiesz, i odpowiedź, ale i tam był znak zapytania, wiesz, no. Opisz mi, Mariusz, swojego takiego wzorcowego odbiorcę. Odbiorcę rzeczy, które robisz. Czytelnika, moją czytelniczkę, ale nie tylko książek, tylko na przykład tego, co na Instagramie też robię codziennie, bo ja mam taką codzienną... To jest trochę... Wiem. Codzienną gazetę na Instagramie. I nawet masz takich zdaje się, którzy tylko śledzą to. Tylko są po to, żeby śledzić to. Czyli rozumiesz, że ty sam ze sobą konkurujesz, czyli stwarzasz treści na Instagramie, które są konkurencją dla twojego pisarstwa. No nie wiem, czy są, bo jednak ci ludzie kupują potem moje książki, to jednak ja ich zachęcam do tego. Znaczy, nie wprost oczywiście, ale się cieszę z jednej rzeczy, że wiesz, bo ja mam taką ogromną potrzebę pisania codziennie. Ja po prostu nie mogę żyć, jak nie piszę. To jest tak jak, przepraszam, jak potrzeba fizjologiczna jakaś, przepraszam. No, człowiek się musi wysikać, musi zjeść, musi odkaszlnąć. No może to nie jest dobre porównanie, ale to jest coś takiego, że ja, muszę, no nie mogę dnia przeżyć, jak czegokolwiek nie napiszę. Jak organizujesz dzień, bo jeszcze jak jest oprócz tego pisanie. Śniadanie, ja przy śniadaniu najczęściej robię te wpisy instagramowo-facebookowe i to śniadanie moje trwa około 2 godzin. Sobie leżę na kanapie, tutaj mam na takim węzgłowiu, mam taką tacę, kanapki, bo ja nie znoszę żadnych tam płatków, mleka, w ogóle muszą być fajne kanapki, które sam sobie robię. A ty jesteś tradycjonalistą po tym zjeździe, czyli nie poszedłeś za nową modą, kawy, tam, wiesz, hummus, nie, coś. Nie, ogromny kubek kawy, 5 łyżeczek takich czubatych w tej kawiarce, takiej, która jest normalnie we Włoszech na 6 osób, to ja sam piję. No i wtedy sobie to piszę wszystko, a przygotowuję sobie to wieczorem albo kilka dni wcześniej, mam przemyślane do przodu różne wpisy, ale o co mi chodzi? Że zdarza mi się to, że na spotkania autorskie przychodzą ludzie, którzy nie przeczytali żadnej mojej książki. Tylko znają mnie z Instagrama i mówią, że to jest to. I na przykład jedna lekarka napisała, że ona tyle pracuje w jednym szpitalu, w przychodni, w drugim, że nie ma czasu na literaturę. Ale jak jedzie sobie metrem i sobie odpali tego Instagrama i sobie przeczyta między jedną stacją a drugą jakiś mój wpis, który daje do myślenia, bo staram się, żeby nawet żeby błahe rzeczy były jakieś. Na przykład ta ręka, o której mówiłem, różne zapowiedzi. Żeby były jakieś. I ona mówi, że ona ma takie poczucie, że obcuje z literaturą. Ja nie wiem, czy to jest literatura. Akurat no piszę. Lubię pisać i muszę ci powiedzieć, że łapię się na tym i to jest okropne, bo czasami sobie myślę, czy ja jestem jeszcze normalny, że ktoś do mnie coś mówi, albo nawet jadę autobusem, bo ja nie mam prawa jazdy, o tym zresztą też mogę potem opowiedzieć. Jadę autobusem i ktoś coś mówi i ja tu, drodzy państwo, o tutaj pokażę, jeśli nie wiem, czy kamera zobaczy, że trzymam dłoń na kolanie i tak na tym kolanie moja dłoń tak drga. I ktoś z boku mógłby pomyśleć, że facet no, jakąś chorobę ma neurologiczną, nie? No tak ręka drga mu ciągle. A co ty robisz z tą ręką? Ktoś coś mówi obok, a ja to piszę palcem na kolanie. To znaczy,
Ale no dosłownie na kolanie, czy masz tam telefon? Nie, ty jakby notatki... Ani telefonu, ani nie notuję tego. Po prostu moja ręka chodzi, jakby pisała. To tylko chodzi o ten... To ty jesteś takim sejsmografem naszego życia, że... No trochę że... tak, trochę tak. To znaczy, ci ludzie mówią, na przykład pada imię Malwina, prawda, czy Marlena. No to ja piszę sobie Marlena, ale ja z tym nic nie robię, tylko mam... Mam ten niesamowite, że czuję jak narzędzie czasami, tylko nie wiem czy. Ale Mariusz, nie boisz się, że zobacz, że Instagram, no to teraz dalej, a na przykład TikTok. Czy myślałeś o tym? Nie, to już jestem już za dojrzały. Zadojrzały. Poza tym na TikToku jednak ja to jestem tekst. Znaczy, no tak, ja równam się tekst. Tak. I oczywiście mogę coś tam zrobić, ale jednak musi być puenta. Chciałem powiedzieć wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Chociażby zakończenie samo, ale musi być jednak tekst. No dobrze, ale to powiedziesz, że 2 godziny te wpisy, a potem co? No, to znaczy, nie, to nie tylko 2 godziny wpisy, bo to ja robię różne rzeczy przez te 2 godziny, ale nie, wtedy nikt mi nie może przeszkadzać. Tak. W ogóle ludzie, którzy do mnie dzwonią przed 12, nie mają żadnych szans, żeby się do mnie dodzwonić, bo ja wstaję o 10. A chodzę spać około 3-4 rano i piszę, jeśli chodzi o pisanie książek, to piszę tak między 20:30, 21:00, a tą 3:00 właśnie. Dobrze. W nocy, kiedy mi już nic nie przeszkadza. Słuchaj, ale to jest to niesamowite, bo mówisz, że czyli są ludzie, którzy na przykład, bo tam też jest cała grupa na tym Instagramie i oni tak na przykład się poznają i tworzą jakieś twoje takie... Ale nie tylko oni ze sobą się poznają i są różne romanse. I tam już masz małżeństwa i już podawałeś do chrztu, wiesz? Do chrztu jeszcze nie podawałem. Do chrztu nie, ale... Ale muszę powiedzieć, że jest to taka grupa fantastycznych ludzi, którzy dyskutują ze sobą dużo, ze mną to coraz mniej, ale oni ze sobą dyskutują. Ja im daję takie podniety i to jest... I co więcej, ja jeszcze na cwany sposób wpadłem. Mianowicie, leży tam koło ciebie moja książka Fakty muszą zatańczyć. Tak. I na przykład to jest taka książka, o której ja pisałem moim instagramerkom i instagramerom, nie, moim followerskom i followers. Tak. Pisałem o tym, że ją piszę i zwierzałem się, w jakim momencie jestem, o czym piszę. Zresztą przy innych książkach też. Ale to trochę spoilerowałeś. Nie ma też. Nie. Słuchaj, ja wiem, co robię. Otóż, jak napisałem, że piszę właśnie o tym i zastanawiam się nad jakąś kwestią, natychmiast ci moi mądrzy komentatorzy, bo są bardzo oczytani, wielu z nich, podsuwają mi lektury dodatkowe. Jak to? O postprawdzie pan zna tylko tego tam case'a? No nie, o postprawdzie to jest o wiele lepsza książka Postprawda to są ci, którzy prawdziwe posty rzucają. No dobrze. No ale chodzi o to, że dostaję bardzo dużo takich podniet intelektualnych i wydaje mi się, i teraz może zabrzmie głupio ale tutaj. Ale wiesz co, Mariusz, to trochę sprytne, wiesz, no bo oni ci jakby no trochę już pomagają w pisaniu tej książki. No pomaga. Nikt się nie upomniał o honorarium? Nie, ale na przykład tam jest taki przypis w tych faktach. Otóż napisałem któregoś wieczora, że reportaż bez emocji, bo to jest książka o reportażu, o gatunku. Reportażu, będziemy o niej rozmawiać. Tak? Że reportaż bez emocji jest jak dzwon bez serca. Tak. I takie mi się wydało to takie tanie i łatwe. I się zwierzyłem. Słuchaj, co ludzie, pokaż. No proszę bardzo, co ludzie? Co mi napisali, to jest coś niebywałego po prostu, co mi napisali moi followersi. Proszę bardzo. Uwaga, czytanie. Czy w ogóle Radio Z jest gotowe na to? Tak. Tak? Proszę bardzo. 3-4. Moi followersi, jest tak echo w próżni nie zabrzmi, jak pociąg bez maszynisty, teatr bez widza, garnek bez zupy, poranek bez śpiewu ptaków, źle zagrana partytura, dziecko bez rodziców, człowiek bez marzeń, pączek bez nadzienia, Maradona na bramce, radio bez Wojciecha Mana. Buty bez sznurówek, pierogi bez farszu, krwawa Mary bez tabasco, dom bez książek, adapter bez płyty, żelazko bez duszy, ptak bez głosu, zamek bez ducha, karton w ptasim mleczku, gęba bez zęba, gwizdek bez pary, motyl bez skrzydeł. Gęba bez zęba mi się podoba, bo się trochę rymuje. Tak. To? Uległy jamnik, wino bez rozmowy, zjednoczona prawica bez Pegasusa, ciało bez duszy, kamień rzucony do studni, opera bez libretta, kawa bez kofeiny, nie zadziała, mięso bez soli, fortepian bez klawiszy, film bez muzyki, bóstwo bez wyznawców, śliwka bez pestki i jeszcze jest o wiele Himilsbach bez Maklakiewicza. Miłość bez pożądania. Nie mam pytań bez Majewskiego. A pan Ror...
O, widzisz, tego nie dali. No dobrze, zrobimy to do druku. A pan Robert Bogdanowicz stwierdził, że emocje są tętnem reportażu i zgadzam się. I to wszystko mi podsunęli moi... No to przecież, a potem się upomnął i jak na przykład wykorzystałeś to, żeby nie było... Cholera, jeszcze się nikt nie upomniał, co o tym mówiłem. Pięknie. Słuchaj, ale właśnie, bo miałeś powiedzieć o tym swoim odbiorcy, opisać go. Aha. Tak jak na przykład czasami zadaję pytania jakiemuś zespołowi, słuchajcie, wasz fan, jak wygląda? To, kto to jest? Jak... To jest częściej kobieta niż mężczyzna, chociaż mniej więcej 1/3 moich czytelników, czytelników to są mężczyźni. To ja jestem, 2/3 kobiety. Kobiety czytają w Polsce więcej, są lepiej wykształcone. Kobiety niesamowite. Moja żona, ja już jej nie dogonię w czytaniu. Nie dogonię. Co najwyżej jakieś od niej rzeczy dostaję. Na zasadzie masz tam, bo coś ciekawego dla ciebie. Dlaczego znowu nie czytasz? Ale jednak kobiety. Ale Szczygła ci podsunęła, czy nie? Nie, to już nie pamiętam, bo ze Szczygłem to już jest bardzo to długa jest historia. Rozwój. Zaczęło się od onanizmu polskiego. Pamiętam, ale wiesz, że ja chyba pierwszy raz... Słowo onanizm usłyszałeś? Nie. Nie, znaczy ja nie wiedziałem, że to się tak nazywa. Może... To był rok 1993. Skandal. Dokładnie 29 lat temu, bo to było lato. Skandal nad skandale, lato, wakacje. Ja jestem dziećmi, chyba ja starnia. Napisałem reportaż onanizm nagle... polski, który zaczynał się od zdania, pamiętam to zdanie. Proszę. W ostatnim czasie pojawiły się w Polsce amerykańskie książki namawiające społeczeństwo, żeby się onanizowało. Nie, amerykańskich nie było, bo to trochę był za długi byłby. W ostatnim czasie pojawiły się w Polsce książki namawiające społeczeństwo, żeby się onanizowało. To było pierwsze zdanie tego reportażu, a potem były różne odsłony. Ale trzy lata po zakończeniu komuny taki temat? Piotr Pacewicz, wtedy zastępca Michnika, mnie namówił na ten temat. I mówi, słuchaj, ty się do tego nadajesz. Ja mówię, no dobrze. No nadawałem się. Z czego to wyczytał? No może ja mu się zwierzyłem, że jak miałem tam, wiesz, jak ja miałem 4-5 latek, to mama z tego powodu chodziła ze mną już do lekarza. No. Bo się chłopcy czasami dotykają, dziewczynki tak, chłopcy też. Dotykają. I pamiętam, że pani Wolańczykowa, lekarka, która już nie żyje, powiedziała mamie, żeby zakładała mi obcisłe majteczki. To tym bardziej nic nie dało. Serio. Albo taka ręka na gumce, żeby... Tak, no nie tak, wiem, tak, czy tak, to byłoby ale co wyjść. Więcej, w przedszkolu muszę ci powiedzieć, że leżałem koło Stasi Dzik, to była moja koleżanka z przedszkola, Stasia Dzik, i pani przedszkolanka po prostu od czasu do czasu przychodziła i jak jest leżakowanie, wiesz, dzieci śpią, no masz dzieci, to wiesz, że jest leżakowanie, prawda? Ale już chyba nie ma leżakowania. No, za moich czasów było, ale to... No nas składli, słuchaj, ja nie byłem w stanie, bo właśnie ADHD, ja no tak. No. I co Stasia Dzik? Stasia Dzik obok leżała, ale pani właśnie sprawdzała, podnosiła mnie i Stasi Dzik kołderki, tak szu! Nagle? Naprawdę, nagle. I to było straszne. A jak nie mogłem... Ale za czy nie macie... Tak, bo my ze Stasią Dzik właśnie pokazywaliśmy sobie różne rzeczy. Ojej. I no to takie były kłopoty. Ale tak, napisałem to na Onanizm Polski i to był taki tekst, który ukazał się w Gazecie Świątecznej, która wtedy była taka eseistyczno poważne dziennikarstwo. Ale to były wakacje. Sobotnia gazeta, ale to były wakacje. I to się ukazało jakoś tak między wywiadem no właśnie. Z Miłoszem, a esejem, wiesz, nie pamiętam, Tadeusza Mazowieckiego. No to wina redakcji, no że umiejscowili, oczywiście. Powinni gdzieś tam no na jakiś ludzie odsyłali sobie tę książkę, odsyłali tę gazetę. Znaczy do... Pisali tam takie różne rzeczy, ty ptasi muszczku, którego rodzice spłodzili nie onanizując się, różne rzeczy. Natomiast ZHN, to dla młodzieży wyjaśnienie, to był taki formacja. Poprzednik PiSu, Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, tak. Tworzyło wtedy taką listę autorów, których nie powinien czytać katolik. Jak ja byłem dumny, że tam jestem, słuchaj, no bo to nie byłeś dumny, znanym reporterem wtedy. Ile wtedy miałeś lat, Mariusz, no czy tam nie wypominając? 24? No ale na przykład zmieniłbyś coś w tym tekście, czy on dzisiaj? Uważa, że był wtedy zaśmiały, czy to po prostu czasy były takie... Czasy były nieśmiałe. No właśnie. Wiesz, i trafiłem na tę listę i pamiętam, że tam był właśnie Jurek Owsiak na tej liście i Czesław Miłosz, których katolik nie powinien czytać, więc ja... Ha, Miłosz, potem ty, a jeszcze tylko... No, Owsiak Havel jeszcze potem, był. A jeszcze był Havel. Havel był w tej gazecie właśnie. No ale potem oddałeś Czechom zainteresowanie ich krajem, tak? Ale jeszcze tylko powiem, że wydaje mi się,
że ciężko było przełknąć ten onanizm polski, dlatego że jednak Polak prawdziwy to się nie onanizuje, bo Polak prawdziwy jest katolikiem, płodzi dzieci i nie uprawia seksu dla przyjemności, więc to było nie do zniesienia. No ale ukazał się taki reportaż i on mi przyniósł dużo fejmu. Słuchaj, powiedz mi, bo zanim zacząłeś pisać do gazet, to właśnie zacząłeś pisać do gazet. W sensie, że listy zacząłeś pisać do gazet. No listy to jako dzieciątko, taki nastolatek. Ale... No bo miałem przymus, no ci mówiłem. No masz przymus, że musisz coś zrobić, o czym rozmawialiśmy na przykład przed chwilą. Nie masz, to też jest przymus czasami. No jest taki przymus fizjologiczny, pisanie listów, no. Ale pisanie. Do gazet, wtedy, no który to był rok? No przecież... No pierwszy list napisałem, jak miałem, byłem w siódmej klasie podstawówki, to był rok 1980. A potem... Siódma klasa szkoły podstawowej? Tak, a potem już pisałem listy do tygodnika Antena, gdzie byłem w ósmej klasie i w pierwszej licealnej, pisałem listy. Odpisywali i pouczałem, nie, zamieszczali je, bo ja pouczałem telewizję, jak ma robić programy telewizyjne, że na przykład, pamiętam list z 81 roku do Anteny, to był chyba październik, napisałem, jak to jest możliwe, że są dwa programy, a na obu idzie ten sam dziennik telewizyjny o tej samej porze. Przecież na pierwszym powinien być dziennik, na drugim wtedy coś innego, a jak się skończy dziennik na pierwszym, to na drugim powinny się zacząć wiadomości 24 godziny. I ja już wtedy byłem prekursorem stacji tych 24-godzinnych. No, no ty wymyśliłeś TVN24. No właśnie, na właściwie tak. No i pisałem takie listy. Ale wiesz, że z reguły... Te listy były takie poważne, ja byłem taki... Ja byłem takim przemądrzałym trochę nastolatkiem, tylko że ja nie byłem przemądrzały w gadce. To trochę byłem taki skromno nieśmiały. Natomiast jak już do pisania, jak usiadłem w Złotoryi na ulicy Podwale 2C przez 14, a potem 4, bo się przeprowadziliśmy, i zacząłem pisać, to byłem taki, no taki, chciałem tak świat porządkować. No, naprawiać, tak? Naprawiać, tak, poprawiać. Poprawiać, tak. Naprawiać świat. Ale powiedz mi, bo wiesz, z reguły do tych do gazet, albo na przykład do telewizji, jak ktoś dzwonił, to byli zawsze trochę tacy, wiesz, no, mówiło się, że wariaci dzwonili zawsze. No, bo ja pamiętam, raz zadzwoniłem do telewizji, bo rzeczywiście mieli, puścili koncert Tiny Turner i pamiętam, że mieli puścić drugą część tydzień później i puścili znowu pierwszą część. Słuchaj, ale ta kobieta ze mną rozmawiała tak, proszę pana, tak. I co było? No i ten sam, tak, dobrze, zajmiemy się tym. To była taka rozmowa. No pamiętam, jak trafiłem do tygodnika na Przełaj, jako nastolatek, to tam poznałem pewną prawdę na temat czytelników. A prawda jest taka, że ludzie dzielą się na normalnych i na tych, co piszą listy do redakcji. A, okej. Okay. No właśnie, no właśnie. Więc jakby, no, ale to wiesz, że oni w ogóle drukowali twoje listy? No drukowali, zawsze drukowali. Gdzieś to masz na przykład wycięte? A, mam taki album cały, gdzie wklejałem, bo byłem zadowolony. No, przede wszystkim to, i to bym radził różnym rodzicom. Ja nie mam dzieci, dzięki Bogu, bo świat jest coraz gorszy, ale gdybym miał coś radzić rodzicom, to bym poradził taką rzecz, że mały człowiek, młody człowiek powinien być traktowany poważnie, i dowiedzieć się, że coś znaczy. I ja ci powiem, co sprawiło, że ja się dowiedziałem, że ja jestem kimś. Otóż byłem w szóstej klasie i w piątej zacząłem pisać listy do towarzystw lotniczych, zagranicznych, których przedstawicielstwa były w Polsce, tam British Airways na przykład. Szedłem na pocztę w Złotoryi, sprawdzałem, jaki jest adres British Airways, tam oddział. No co się skarżyłeś? Nie skarżyłem się. Latają nad Złotoryją? Nie latają. Prosiłem o przysłanie folderów reklamowych. Kropka. Foldery przychodziły na adres. Ja wiem, prospekty. Prospekty reklamowe. Ludzie uwielbiali towarzystw. Niektórzy lotniczych. Tak, prospekty. Potem prosiłem wydawnictwa artystyczne i filmowe, wydawnictwo Monu na przykład, no różne, Arkady. Prosiłem, żeby przysłali mi swoje plany wydawnicze, a plany wydawnicze szpiegowska to były takie mini książeczki wtedy wydawnictwa wydawały, na przykład na pół roku plan wydawniczy albo na cały rok. I ty już wiedziałeś, że będziesz to czytał. Ja już wiedziałem, co będę czytał, co zamówię w księgarni wysyłkowej na Nowolipie, na ulicy Nowolipie i miałem, i o co chodzi? Że ten chłopak ze Złotoryi, który, no nie byłem za granicą nigdzie, no znaczy byłem w ósmej klasie w Dreźnie byliśmy z tatą i w Karl Marxstadt, co to teraz nie wiem, jak się nazywa, ale ten chłopiec dostawał poważne listy z pieczątkami wydawnictw. W środku były ciekawe materiały i ja się czułem traktowany poważnie, to znaczy
ktoś się ze mną liczył i to było naprawdę bardzo ważne dla mnie w tym, żeby dotrzeć tutaj do tego studia dzisiaj. Bo ja to tak widzę. Ja to widzę jako taką ścieżkę. Drogę. Jako taką ścieżkę. No, ale wiesz, jako 16-latek już pracowałeś, tak? Na przełaj. Jako 16-latek pisałem jako licealista, a jak miałem 19, trafiłem tam do pracy, bo uciekłem ze studiów dziennikarskich na pierwszym roku. A pamiętasz wypłatę swoją pierwszą? Jakie to były pieniądze? Bo to było jeszcze chyba przed tymi... Słuchaj, za pierwszy tekst dostałem chyba 236 zł, jakoś tak. To było w 83 roku. Za pierwszy tekst, który jako 16-latek wysłałem, to był donos na mojego dyrektora szkoły i na to, bo dyrektor zrobił takie zebranie z przewodniczącymi klas, żeby wysłuchać naszych różnych postulatów, pretensji, a potem się okazało, że powiedział, że dopóki będzie strona oceniana i oceniająca, to wszystko musi pozostać tak, jak jest. No i napisałem taki tekstik, punkt widzenia, że wszystko zależy od punktu widzenia i to był pierwszy, za który dostałem pieniądze. Ale też przez ciebie rozpił się pan z Baszty. A, pan z Baszty się... No tak, to opisałem właśnie w tych faktach, które muszą zatańczyć. To był pierwszy zupełnie mój list, właśnie napisany w wakacje do lokalnego tygodnika Konkrety, bo pan na Baszcie Kowalskiej w Złotoryi wpuszczał i sprzedawał bilety. Na jakiej Baszcie? Baszta Kowalska w Złotoryi. A, bo ja rozumiem, Baszta Kowalski. 23 metry wysokości, taka pochylona lekko. I to była Baszta. Ja dostałem aparat fotograficzny Smiena od rodziców. Miałem Smienę. No widzisz. I pamiętasz opcję w Smienie pogodową? Tak, była opcja pogodowa, taki wichajstrem takim tak, się robiło. I były tylko dwie pogody. Tak, były. Tak, dwie pogody, tak. Czyli była chmurka tak, i słoneczko. Nie było nic. No i właśnie było słoneczko. I ja wszedłem na basztę, żeby sfotografować moje miasto Złotoryja z lotu ptaka, z tej baszty. Chciałem się unieść. No i za to uniesienie on skasował bilet i powiedział, że jeszcze trzeba dopłacić za posiadanie aparatu fotograficznego. A w cenniku tego nie było. Więc ja dopłaciłem, po czym wróciłem do domu, usiadłem i napisałem list do tygodnika Konkrety, skargę na tego pana. Oczywiście zastrzegłem nazwisko do wiadomości redakcji, no bo przecież jeszcze nie wiedziałem, czy to dobrze, czy to źle, ale już się mierzyłem z tym światem, już go chciałem uporządkować, już się chciałem mu przeciwstawić. I poczułem wtedy, że nie jestem już mamin synkiem. A najbardziej poczułem, że nie jestem mamin synkiem, jak za tydzień ten list się ukazał, a jako NN imię i nazwisko do wiadomości redakcji, ta skarga, a za dwa tygodnie w tych Konkretach Legnickich się ukazała odpowiedź dyrekcji tego pana i napisano tam mi odpowiedź, że pracownik otrzymał, nie wolno pobierać opłaty za aparat fotograficzny, nie ma tego w cenniku, pracownik otrzymał nagane z wpisaniem do akt. Jaki ja byłem dumny z tych akt, w ogóle to słowo akta, to jakoś mnie tak już naprawdę... I wtedy poczułem, że już jestem takim mężczyzną prawdziwym, czyli mam 15 lat, jestem prawdziwy, ja coś mogę zrobić. Do momentu, kiedy moja mama spytała, słuchaj, ty chodzisz tam nad jeziorko, bo tam takie jeziorko za naszym blokiem było. Ja mówię, no chodzę, a widziałeś tego pana z Baszty? Ja mówię, nie, bo ja go ostatnio widziałam, leżał pijany, całkowicie nieprzytomny i się upił. I mnie to bardzo przeraziło. To znaczy ja sobie wyobraziłem, że on upił się mojego powodu. Pewnie on pewnie lubił wypić. Zaglądał do kina. Może za te smieny, aparaty, tak, które tam tak, wchodziły. Tak, tak, tak. Ale ja sobie wyobraziłem, że on się upił i że wpadnie do wody i się utopi. A ponieważ sam nie umiałem pływać, to sobie wyobrażałem, że on też nie umie pływać. W związku z tym Że może być, prawda, no, efekt tego, tak, albo że no, tak. Jest jakaś odpowiedzialność. Tak, że jest jakaś odpowiedzialność i ja już potem jakoś tak zawsze pilnowałem się, żeby nie pisać o ludziach źle i prawie mi się to udało w życiu. Żeby jednak tego pilnować, prawda, że gdzieś jak ja robiłem niby satyrę w swoim programie z myślą cały czas o tym, że tam jednak gdzieś ktoś na końcu jest i gdzieś tam moją mamę świętej pamięci widziałem, która mówi, no ale wiesz, Szymku, śmiejesz się, on ma też mamę, może cierpi ktoś. No tak. Ale powiedz mi, bo właściwie to zaś chyba w Na Przełaj redaktorka wysłała ciebie, czy wcześniej w Góry. To w Na Przełaj właśnie wtedy. Spojrzałeś Na Przełaj, po prostu gazeta Na Przełaj miała to do siebie, w tym okresie nastoletnim, kiedy przyjechałem. Synu, wyjdź, idź chłopcze w las, tam szukaj tematów. Mieliśmy tam redagować gazetkę i ja nie miałem żadnych tematów. Była akcja Bieszczady. Słynna. Akcja Bieszczady 40, harcerska. Tak, harcerska. I tam wychodziła gazetka Stanica. I my przyjechaliśmy tacy właśnie kursanci, licealiści, którzy mieli tam warsztaty dziennikarskie, no i mnie nic nie wychodziło. I ona w końcu powiedziała, Szczygiełku, chodź tutaj,
pokaż, co masz w kieszeni. Ja wyciągnąłem legitymację szkolną, ten taki glejcik do zbierania informacji, że jestem zatrudniony w tej stanicy na czas wakacji, pieniądze. Niewydrukowane donosy jakieś już kolejne. No, na przykład. No, telefonu komórkowego nie miałem, bo tak. Wtedy w ogóle nie mieliśmy pojęcia, grzebyk. Że coś takiego wynajdą. Grzebyk. Grzebyk, o właśnie, grzebyk na przykład mogłem mieć, rzeczywiście, bo ja ciągle tak, tak. Ja lubię dobrze wyglądać. I ona powiedziała, słuchaj, daj mi to wszystko. I ona to zabrała i tu odsunęła szufladę, schowała do szuflady i spojrzała na mapę Bieszczad i odłożyła, odmierzyła tak łokciem 30 kilometrów i łokciem potem znowu 30 kilometrów. Tutaj słuchacze, którzy nas słuchają, to teraz tak na chwilę troszkę gorzej słyszymy. Mariusza Bontras pokazuje Bieszczady u nas. On pokazał i wszyscy widzicie tę mapę. Że mam wyjść teraz tak jak stoję i znaleźć się w tych miejscach. Tam, gdzie mi wskazała te miejscowości, mam pobrać ze sklepu lub z poczty pieczątkę, że ta, jakąś pieczątkę. Że tam tak, 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 tak się zdobywało. W ogóle tak. Odznaki pamiętam na harcerskie, tak. Turystyczną, że trzeba było mieć, udowodnić, że się było trasę. Tak, tak. I ona mi kazała wziąć to po prostu na kartce, pieczątki, że na pewno tam byłem i masz wrócić z reportażem pełnym przygód. Ja pytam, a gdzie ja będę spał? No właśnie, mówię, a to jest twoja sprawa. To jest twoja sprawa. A ja mówię, ale bez śpiworu, bez... Tak jak stoisz, wychodzisz. Ja tak jak siedzę tu dzisiaj, tak wyszedłem. Tylko... Znaczy mniej elegancki, bo ci jesteś bardzo, a wtedy tam... Tak, to rzeczywiście. Tak, dziękuję. No. Ale wyciągnęła stówę, pamiętam, i powiedziała, słuchaj, a tu daję ci stówę, tylko zaznaczę ją żółtym flamastrem. To jest taka stówa, gdyby coś ci się działo i gdybyś musiał wydać. Ale zaznaczam ją, bo to jest taki twój punkt honoru. Jak ją przywieziesz z powrotem, to będziesz kimś, to będziesz reporterem. To jest zadanie harcerskie. My mieliśmy reporterem. Na trzy pióra takie zadania, że właśnie w Polskę jedziesz na tam dwa dni, żeby załatwić coś i też nie masz pieniędzy, zabierają. Kochane, ale to było po południu. A wiesz, co się dzieje w Bieszczadach po południu o godzinie 16? Te góry zaczynają dymić, jakaś taka mgła wychodzi. Ja się normalnie bałem, bo wiesz, jedynak, mamin synek ciągle, tam ten list w sprawie baszty jeszcze mi nie pomógł tak do końca się od mamin synkowić. No i to było ciekawe. Ja mówię, ale no gdzie ja mam spać? Ona mówi, słuchaj, pójdziesz do jakichś rolników, pomożesz w polu i ci dadzą nocleg. Ja w polu? Ja mam w ogóle lewe ręce do pracy fizycznej. Ja tylko ręką mogę pisać. No ale na tym dobrze zarabiam. Ale też pracowałeś na poczcie, prawda? A to no, tak, też, ale... Słuchaj, myślę sobie, no jak ja będę pracował w polu, kiedy ja jako dziecko to najbardziej lubiłem być biurem. Ja się bawiłem w biuro. Tak. No ale udało mi się, słuchaj, trafiłem do tych pilarzy, którzy cieli drzewa i się okazało, że oni mają studenta filozofii, który uciekł z miasta Wałbrzych. No w Bieszczadach już wtedy tacy byli. Nie chce studiować filozofii we Wrocławiu i chce być tym drwalem, tym pilarzem. I on sam śpi w pokoju i tak by chciał z kimś inteligentnym pogadać. I oni się tak ucieszyli, że ja przyjechałem do niego. A potem się okazało, że jego katecheta to był ksiądz Mieczysław Żerek i mój katecheta to był ksiądz Mieczysław Żerek, który z Wałbrzycha przyszedł do Złotoryi. Także od razu mieliśmy jakieś religijne tematy. Ja i religia. No, ale tak było. A wtedy, już wtedy ty i religia nie? Wtedy też? Nie, wtedy bardzo. Wtedy bardzo. Wtedy bardzo? Wtedy bardzo, tak. Ja byłem w ogóle nawet uzależniony od modlitwy bardzo długo. To znaczy nie byłem w stanie przez wiele lat, już jako dorosły człowiek, potrafiłem się modlić nawet przy ludziach. Znaczy w sensie, jak był pokój większy i spaliśmy na jakimś obozie, to ja się potrafiłem modlić. Głośno, tak? Nie, głośno nie, ale nie wstydziłem się tego. Mm-hmm. Tak, to było mi to bardzo potrzebne, a potem przekonałem się, że jestem od tego uzależniony, a nie przeżywam tego należycie. No i potem z biegiem lat wiara ze mnie wyciekła jak z pękniętego naczynia i o tym o tym też zadecydował kontakt z kulturą czeską, bo jednak Czesi są głównie. No właśnie, oni ciebie jakoś tak wybrali już w ogóle. A ja ich. I jednak, wiesz, kraj, w którym w radiu mówi się o cudach Jana Pawła II, tak zwane cuda Jana Pawła II, albo prawdopodobne cuda Jana Pawła II, w Zetce wy na pewno mówicie też cuda Jana Pawła II, to na 100%. A tam nie? Tam mówią tak zwane cuda Jana Pawła II. I to mi się podoba, to jest ta różnica kulturowa. Ale nie denerwuje to ciebie trochę? Wiesz tak, że... Że co? No nie, no tak się pytam. No, nie, się nie budzi ten na przykład stary, ten Mariusz taki, nazwijmy go oazowy, że nie, jakaś taka chęć... To we mnie, to w Czechach to się budzi ktoś inny we mnie. W Czechach się we mnie budzi taki Polak. Taki Polak patriota, taki, żeby właśnie o Polsce dobrze...
Na przykład no bardzo często Czesi nie wiedzą, że różne firmy polskie to są polskie, bo te firmy udają tam firmy inne. Znaczy, że są nie polska, tylko włoska, tak, na przykład. Nie polska, tylko jakaś międzynarodowa. A ja wtedy Polak się we mnie odzywa i mówię, że to jest polska firma. Jest taka na przykład firma Almi Dekor się nazywa i to są meble takie kolonialne, powiedzmy. I tam, pamiętam, był taki sklep w takim bardzo ekskluzywnym centrum handlowym w Pradze. I ja przecież wiem, że to jest firma z Polski, ma dyrekcję na Dolnym Śląsku i pytam pytam sprzedawczynię, przepraszam bardzo, tak po czesku, jakiego powodu je majitel toho obchodu, czyli... A już tak mówisz pięknie, prawda? Samozrzejmie, ja wystupuję w czeskiej telewizji, a w talk show... No wiem, ale... Słuchaj, to... mówię, no w Czechach telewizji jak występuję, czy w radiu, no to muszę mówić po czesku. Natomiast pytam tę panią sprzedawczynię, jakiego pochodzenia jest, znaczy skąd jest ten właściciel? Jakiego powodu je majitel? A ona mówi tak... Pochodu je majitel. Jakiego powodu? Powód to jest pochodzenie. Powód, a. Jakiego powodu je majitel, czyli właściciel. Właściciel, majitel, bo, no bo już on ma. Znam, wiesz, już znam, no już troszkę wiesz. No a ona mówi, meble sprowadzamy z Chin, z Indonezji, z Indii, z Pakistanu. Ja mówię, nie. Skąd jest właściciel tej firmy? No mówię, meble sprowadzamy z Chin, z Indii, z Indonezji, z Pakistanu. Ja mówię, przepraszam. Skąd jest właściciel tej firmy? Właściciel jest Polakiem, ale to nie ma nic do rzeczy, bo meble sprowadzamy z Chin, z Indii, z Pakistanu. No bo ona się krępowała, tak, powiedzieć, że Polak, bo Polak to od razu, no że taki... Piękno przytaczasz w książce anegdotę i ja ją bardzo często powtarzam, ale zawsze mówię, że to u ciebie, o polskim psie i psie czeskim. A to znany jest, znany dowcip, że w Zakołowie. Ale on tak opowiada, że ten pies w Polsce się mógł wyszczekać, a w Czechosłowacji się najeść. Tak, ten no polski tak, idzie się tak, najeść, a ten tutaj wyszczekać. Tak, oczywiście. No. To jest piękna historia. Bo, i no, druga, to jak oni opowiadają, jak, no bo my, no wiesz, historia nasza trudna, lubimy też o niej opowiadać i lubimy tak czasami nawet podbijać pewne rzeczy, a oni z kolei w drugą stronę, prawda, jak opowiadają jakichś swoich, no, no ważnych, no słynnym zamachu na przykład, prawda, tak, na Heidricha. Na Heidricha. To też tak jakby, to jakby tak ściągają, że jakby trochę no bo nie ma mają w sobie tej takiej emfazy, tego patosu, nie muszą się tak puszyć, tylko ze wszystkiego wypuszczają powietrze. To jest po prostu, to jest wiesz, no na przykład... A to nie są przez to depresyjni trochę, że to ich na przykład tak... Nie, oni są w ogóle bardzo smutni pod spodem. No właśnie, bo... I ten smutek, to mięso smutku jest obłożone taką grubą słoniną dowcipu, słoniną humoru. A pod spodem jest takie krwawiące mięso smutku, ja to tak nazywam. Ten humor to jest chyba to właśnie... To jest radość ze smutku, radość fundowana na smutku, ale mimo to, chociaż jak się tak za dużo człowiek śmieje, to może mieć kłopot ze skonfrontowaniem się z przykrymi uczuciami. To przecież wiemy z psychologii. Ja to mam cały czas. A właśnie, no, że ja omijam sedno. No, ja omijam sedno. Mój tata też taki jest. Ja jestem z takiej rodziny. Ja też taki trochę byłem do psychoterapii. Ale co chcę powiedzieć? Co mi się podoba w tym czeskim podejściu, że tam wynająłem mieszkanie na weekend, prawda? I zapomniałem, jaki jest kod do domofonu. I pytam, jakiś taki pan starszy wychodzi. Ja mówię, przepraszam, jaki tu jest kod do domofonu, bo mieszkam tam pod Trójką, ale zapomniałem. On mówi, bardzo łatwy do zapamiętania, 1968 gwiazdka, a w 68 wojska Układu Warszawskiego, ale jak mówią Czesi, Sowieci napadli na Czechosłowację, prawda? Była interwencja, czyli gwiazdka sowiecka. Nasze czołgi tam były. Tak, nasze czołgi też. To może to dobrze, że oni mówią Sowieci. To oni tak mówią jakoś... Sowieci, akurat w Pradze to... mówią Sowieci, bo Pragę najechali Sowieci. Nasze, no czołgi, tak, ale... nasze były w Hradec Kralowe, ale... Były. I on mówi do mnie tak, to łatwe do zapamiętania, to si zapamatuj te jedniczka, dewitka, szóstka, wosmiczka, a gwiazdka. Ja mówię, 1968 i gwiazda. A on mówi, tak, w naszym domu, w naszym baraku, nie zapominamy nadziejiny, nie zapominamy o historii. I nagle się okazuje, że ci ludzie wymyślili, żeby po prostu pamiętać o tym zdarzeniu historycznym, że domofon będzie 1968. No wiesz, ale każdy dzieciak, który potem będzie mieszkał w tym domu, ale no sobie to wkuje. I to jest takie, a my...
A my, byśmy... no musimy zaraz mieć, mieć wielkie słowa w jednym oku, etos, w drugim patos. Czyli myślisz, że na przykład u nas nie będzie domofonu, który otwiera na 1944 albo 1920? A dobrze, fajnie by było, dlaczego nie? Uważam, że mogłoby tak być, nie? Ale co, że już się boimy trochę, że to może trochę obrazowo? Że profanacja, górco, tak? Że no może, nie, tak. A właśnie Czesi, oni lubią, bo są patriotami. Są. Oczywiście, tylko na inny sposób. Każdy dba o swój ogródek, a suma ogródków, ja pamiętam, daje piękny kraj. Byłem to na jest słynnym koncercie Rolling Stonesów, który właściwie był w 90 roku, który był no takim... No, Havel też był na tym koncercie. Havel był i było chyba ze 120 tysięcy ludzi i ja byłem zdziwiony, ponieważ wszyscy, którzy najlepiej się bawili, to ci, którzy przyjechali z Polski. Oni skakali, pogo, tańce, tak. A Czesi stali są i słuchali. I to, ja byłem sobie, bo byłem dwa tygodnie później na tym samym koncercie. No on, wiesz, jakby... No to było to takie otwarcie, zaczęło się coś nowego, zmieniły się czasy, powstała Zetka. I pamiętam, w Berlinie zmieniło, były tańce, natomiast 110 tysięcy Czechów to stało, im się nie a 10 tysięcy Polaków tańczyło. Cały czas tak jest? To, tak jest, znaczy oczywiście młodzież już jest troszkę inna, niemniej widać te różnice mentalnościowe. Ja daję taki przykład, jak stoisz w kolejce do autobusu, kiedyś były te polskie busy, teraz są jakieś inne, ale ludzie się kotłują, prawda, czekają na ten autobus, bo chcą jechać do Sopotu albo do Zakopanego, prawda, tym autobusem i jak wchodzą do autobusu, one często są piętrowe, to ze wszystkimi bagażami lecą do góry, prawda? Zostawią jedną torbę, a potem z całą walizą schodzą na dół i wkładają dopiero, pan kierowca wkłada tego. Wszyscy się pchają naraz. To jest nie do wytrzymania na przykład dla mnie już po tych doświadczeniach czeskich. A Czesi nie ma tego autobusu, a już na pół godziny przed nim, zanim przyjedzie, stoją równiutko w kolejce. W kolejce i nie ma, że... Nie ma tak, że jest jakiś chaos i że wszyscy chodzą naraz. Jakby Czesi na przykład użytkowali, gdyby mieli dostęp do morza i u nas te parawany, wiesz, jak oni by to zorganizowali? Wyobraź sobie, że nagle oni zyskują jakieś tam swoje morze i teraz jak oni by zorganizowali plażę? Jak by to wyglądało? Wiesz co? To oni... To mi opowiadała Halina Pawlowska, to jest taka talk showmenka i pisarka czeska. Niedawno mi to opowiadała, że Czesi, jak ona obserwuje Czechów nad jakimś morzem, czy nad Bałtykiem, czy gdzieś tam w Chorwacji, nad Adriatykiem, to najczęściej chodzą ci Czesi, zakładają taki cały strój do nurkowania, po czym wchodzą tak na... Już tak z autobusu, tak? Że... Na 3 metry do morza, tak mniej więcej do połowy łydek i w tym stroju szukają tam jakichś muszelek na przykład, czy innych małży. Że bardzo śmiesznie się zachowują nad morzem. Natomiast bardzo chyba, a propos morza, warto wspomnieć o czymś takim, że czeska natura jest taka, oczywiście mówię, upraszczam dla potrzeb tego wywiadu. Ale no bo wiadomo, że to nie każdy się tak zachowuje. Nie, oczywiście, tak. Ale czeska natura jest taka, że oni uwielbiają sobie w jakiś taki zaskakujący sposób kompensować różne rzeczy. I na przykład nie mają morza, ale mają takie na przykład książki, tytuły są takie. Powietrze to nasze morze. I to jest o lotnictwie, o samolotach. Okay, wzduch je nasze morze. Albo rybnik je taki morze. Rybnik to jest staw rybny. A, okay, czyli dobrze. Staw jest tak, to także morze. Także, a mają takiego fałszywego świętego, takiego fałszywego, nie bym powiedział, geniusza. On się nazywa Jara Zimmermann. I ten Jara Zimmermann, który nigdy nie istniał, ale oni w niego wierzą tak, jak my wierzymy w Pana Boga. Znaczy my, jak my. No ale my w Polsce. Także oni ciągle różne anegdoty opowiadają o tym Jarze Zimmermannie, który nie istniał. I Jara Zimmermann ma w różnych miastach czeskich nabrzeża swoje. Ale nabrzeże Jary Zimmermanna może być tylko w mieście, gdzie nie ma żadnej wody. Jest po prostu ulica przy jakiejś łące, jest nabrzeże Jary Zimmermanna. Nie, to niesamowite. Słuchaj, ale podobno... Przepraszam, jest taki też hotel, gdzie Jara Zimmermann ma swoją tablicę i tam jest napisane, w tym hotelu nigdy nie nocował Jara Zimmermann. Ale to jest bardzo czeskie. To jest piękne. Tak, to piękne. Ale sobie powiem, bo tak jak ciebie słucham... Mariusz, ja sobie poleję, dobrze? Polej sobie, ale już tam właśnie... Nie, ja dziękuję, bo zobacz, już zostało trochę, ale to właśnie... No tak, gości by nazwali, że to jest z morza, prawda? Albo... Słuchaj, czy wszystko może być tematem, bo...
Bo słuchaj, no to nie jest tak, że tobie się przytrafiły wszystkie historie, które się, a już wiesz komuś, twojemu sąsiadowi z Botyryi mieszkanie obok, gdzie one nie przytrafiły. Tak, czy ty je prowokujesz, czy wynajdujesz? Słuchaj, ja je prowokuję, wiesz, na pewno trochę. Bo wiesz, no. Bo ja potrafię zagadywać ludzi, wiesz. Ja to mam taką właściwość, że idzie pani... tata ciebie o to prosił, tak. Zdaje się. Z... Znaczy, tata jest taki sam i idzie jakaś pani, przestał padać deszcz, a ta pani ma parasolkę rozłożoną i ja do niej macham i mówię, halo, wiadomość mam. Mówię, jaką wiadomość? Jaką? Ja mówię, deszcz przestał padać. Po co ja jej to mówię, nie wiem. Ale zawsze coś z tego ciekawego może wyjść. Ale mój dziadek też zaczepiał ludzi, ale powiedz mi... Ale jak ja teraz, to, a jak ja będę miał 80 lat, to będę... Właśnie będę, gdzieś napisałeś o będę tym, że będziesz się zachowywał jak, jak... Natomiast swój... słuchaj, tematem dla mnie... No człowiekiem z temat... Człowiek temat, to na poważny reportaż, to musi być ktoś, kto... mnie może czegoś nauczyć, albo może mi zaimponować i na tym etapie mojego życia, w przypadku tych czeskich historii, to innym sposobem życia, innym stylem życia, innym podejściem do spraw ostatecznych, a generalnie chyba najbardziej mnie ciekawią ludzie, którzy są inni ode mnie. No bo opisywać kogoś takiego samego jak ja, to mi się nie chce, ale ciekawią mnie ci, którzy się bardzo ode mnie różnią, ich motywacje, mhm. Ja chcę ich zrozumieć ich dla czytelników, prawda? Tak. Najpierw ja rozumiem, a potem dzięki mnie czytelnicy, mam nadzieję. Albo interesują mnie ludzie, którzy umieją, zastanawiam się, bo teraz chcę to precyzyjnie powiedzieć i poważnie, umieją w jakiś sposób niwelować swoje egzystencjalne lęki. Czyli interesują mnie ludzie, którzy sobie umieją poradzić z własną myślą o śmierci, z własną myślą o przemijaniu. I teraz to nie chodzi o to, że ja chcę opisywać ludzi, którzy leżą na łożu śmierci i mają patent na to, jak to pozytywnie przeżyć. Nawet to może być artysta, który znajduje sobie sens w sztuce. Na tym moim Instagramie jest napisane człowiek i jego sensy. I ja szukam ludzi, którzy znaleźli dla siebie sens jakiś. Sens malutki albo sens duży. Mhm. I tacy są dla mnie tematami. A potem, żeby to był dobry tekst do czytania, to ja już... I o tym są fakty, muszą znajdę zatańczyć, napięcia, prawda? W ich życiu. Znajdę pewne rysy, które będę umiał tak ułożyć, że wyjdzie z tego, że będzie jakaś dramaturgia. To ja już to umiem zrobić. To o to się nie martwię. Ale czy to nie jest... Nie, bo nie użyję, to jest... Czy to... Jakich używasz środków do tego? No bo jednak, wiesz, tutaj jest prawda, mhm. A też jest ta historia, czyli reportaż. Tak. I teraz, no, żeby to było atrakcyjne, to troszkę tam trzeba podkręcić. No każdy widzi inaczej. Muszą zatańczyć, oczywiście, prawda? Każdy widzi inaczej. Tę samą rzecz, jeden opisze tak, a ktoś inny opisze inaczej. I tu jest kwestia w nazywaniu. Właśnie, tak. Kwestia w stylu. Kwestia stylem dokonujemy naszych podbojów, panowie, powiedział Izaak Babel kiedyś. Ja się z tym zgadzam. I to jest tak. Ktoś mógł napisać, że zakochała się w nim od pierwszego wejrzenia, prawda? Tak. A mi się zdarzyło napisać, ja nie mówię, że to jest dobre, ale po prostu tak się chciałem popisać, że tak piszę kiedyś. Jej głowa nagle przeżyła napad. Kropka. Napadła ją bezwstydna myśl. / On będzie moim mężem. Rozumiesz? A ktoś inny by napisał, kiedy go ujrzała, pomyślała, że będzie jej mężem. Okay. O, tak mógłby napisać, prawda? Dobrze, a ja piszę o napadzie na głowę. Że myśl napada głowę. No bo to jest forma napadu. To jest forma napadu. I to chodzi... Ja napadłem żonę 30 lat temu i ona mnie. I się napadliśmy. Tak. Nie, najpierw te myśli was napadły. Tak, napadły, tak. A potem już nie wchodzę. To, o czym są fakty, muszą zatańczyć? Dlaczego no, że ten fakt, słuchaj, mówi się, zwłaszcza kiedy pojawiła się kwestia Ryszarda Kapuścińskiego, Artur Domosławski napisał biografię Kapuścińskiego, to zaczęło się o tym mówić. Gromy też na niego spadły, prawda? Tak, tak. Że ci reporterzy, no oni tak przekręcają te fakty, przekręcają, trochę zmieniają, koloryzują, a w reportażu powinien być goły fakt. Nie da się napisać reportażu z gołego faktu. Mhm. Fakt musi w ruch. Zatańczyć. Fakt musi zatańczyć, fakt musi być wprawiony w ruch. Fakt obiektywnie, jeśli istnieje jakiś obiektywizm, jest taki, a nie inny, ale podany przeze mnie i podany przez ciebie będzie inny, będzie różny. Tak. I ja zauważę coś, czego ty nie zauważysz w tym miejscu, zauważysz coś innego. I to będą
dwie różne wizje i każda będzie prawdziwa, ale to jest moja osobista wizja. Bo to jest relacja świadka wtedy. Tak? Relacja świadka, oczywiście. I tylko to ma być uczciwe, ale uczciwe wobec moich oczu, moich uszu i mojej głowy, czyli wobec moich zmysłów. Zawsze będzie zmienione trochę. A zawsze będzie to, zmienione. Co ty czułeś i jak oczywiście, no to nie ma, no, wiesz, wysokiemu ty się wydasz niski, tak, prawda? Tak. A niskiemu się wydasz wysoki, no. I teraz kto ma rację? No i ten, aha, i ten, prawda? Także chodzi o to, że to postrzeganie jest względne i należy o tym pamiętać, że reportaż nie jest protokołem sądowym. Chociaż kto był w sądzie, to wie, że w sądzie też protokoły nie są zgodne. Ale absolutnie. Słuchaj, ja miałem pełno procesów, bo ciągle mi... Ty też miałeś? Ja pełno. Jak tylko zacząłem, to już potem... Ja miałem 9 procesów i byłem i pozwanym, i pozywałem, i świadkiem, i cholera. Mój mecenas powiedział mi tak, zacząłeś i zobaczysz, co teraz się będzie działo. Ja mówię, no ale co, nie będziesz wychodził z sądu. I rzeczywiście od 9 lat i mimo, że ja tam nie chcę, ciągle, ale jakieś tam rozwód... A ja od 24 lat... Nie, teraz już nie mam żadnej chyba sprawy, ale to każdy, kto był w sądzie, to wie, że pani sędzia, prawda, lub pan sędzia protokolance lub protokolantowi dyktuje. Ja mówię, a pani dyktuje. Świadek powiedział, że... I to przecież jest zupełnie inne słowa. Znaczy, to jest treść ta sama, ale inne słowa. W ogóle, ba, mój mecenas mi powiedział, Szymon, to jest teatr. Właśnie. Tak naprawdę to jest teatr, bo ty w pewnym momencie stajesz i masz swój monolog. I teraz jak odbierze go widownia, oczywiście, która w tym wypadku oczywiście to jest pani właśnie w todze i a jeszcze z orłem. Inaczej to będzie zapisane, że wracam do tego zapisu, że to będzie zapisane tak, jak pani sędzia sobie życzy. Czyli jest to przepuszczone przez jej emocje oczywiście, i poglądy. Ale jest zgodne z prawdą, tylko słowa są różne. Cóż. Powiedz o tym prawie jazdy, bo zaczęliśmy od prawa jazdy. Ty powiedziałeś, że nie masz prawa jazdy, ale straciłeś kiedyś? Czy... Nie, chociaż nie. Była taka plotka i czasami mi nie chcą wierzyć, że ja... No bo wiesz, takie, to fajnie mieć taką ploteczkę, nie? Że zawsze. Stracił prawo jazdy, bo się albo upił, albo coś, albo jak Piotr K. na przykład, nie? No wiemy. Nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, jak on przez tyle lat jeździł bez albo nie płacił podatku. Ja zawsze płacę... Powiem szczerze, bo ja zawsze uważałem Piotra za takiego, no, mojego dziennikarza numer jeden, jeśli chodzi o dziennikarstwo absolutnie polityczno-informacyjne. Absolutnie, no. I szczerze mówiąc, no trudno trochę krwawi moje serce. Trudno to obronić, prawda? Trudno bo obronić. Każdemu z nas się pewnie omsnęło. Ja też parę razy dostałem jakieś wezwanie. Trudno to obronić, zwłaszcza kiedy czytamy na różnych poważnych portalach, niekoniecznie na niepoważnych, o tej sprawie, a potem Piotr prowadzi fakty, w których mówi o tym, jak PiS na przykład nie przestrzega prawa, prawda? No i oni, chociaż może one nie tańczą, ale wcześniej jeździły samochody, bez prawa jazdy. No ja nie mam prawa jazdy, nigdy nie miałem. Prowadzenie samochodu jest ponad moją wytrzymałość psychiczną, fizyczną i intelektualną, bo ja po prostu się do tego nie nadaję. Ja jestem zbyt rozkojarzony. Ja jeżdżę na rowerze i potrafię się wywalić, bo... Ale jak będziesz w trakcie robił notatki albo kogoś zobaczysz... Tak, ale ja jadę na rowerze i się potrafię wywalić, bo ja myślę. Jak zacznę myśleć na rowerze, a czasami... A już się kończy ścieżka rowerowa, tak, a ty ciągle... Tak, ja mam kłopot, tak się do tego nie nadaje. Ja biorę w ogóle tabletki na ADHD, na ADHD także myślowe, bo potrafię 7 rzeczy różnych robić i nie kończę. Dlatego tak rzadko książki wydaję, bo... Teraz była przerwa, prawda? Tak. Są tacy autorzy, co roku mają książki. Po nie ma jeszcze miałem osobisty przewodnik do pracy, ale... To mam. Tak? Mam w domu. To pojedźcie z żoną do Pragi. Słuchaj, no właśnie Magda jeszcze nie była, ja byłem. Ja byłem, ale teraz ja kompletnie patrzę inaczej na ten kraj po twoich książkach. I nawet chciałbym się w nim, tak jak ty, wiesz, zakochać. No ale nie wiem, czy aż do tego stopnia się nauczyć języka. Chociaż fajny jest ten język. Oj, fajny jest, naprawdę. I czy nie masz prawa jazdy, bo po prostu nie chcesz mieć prawa jazdy. Nie chcę, bo wydaje mi się, że ja się do tego nie nadaję. To jest po prostu... Ale wiesz, ilu jest nienadających się, a prowadzą? A ja to widzę. Moja żona cały podejrzewa, że ja to widzę, jak się nie nadaję. Jadę tramwajem, autobusem lub czasami taksówką, to ja widzę, że połowa Polaków nie powinna mieć prawa jazdy. Słuchaj, Mariusz... Tak jak połowa nie powinna mieć dzieci, bo się nie nadają do wychowywania. A ludzie uważają, że samochód prowadzić każdy może. Dziecko spłodzić każdy może. No. Mariusz, pogadamy o telewizji. Mi się to nie podoba. O telewizji chwilę, bo przecież dobrze. My w swoim czasie prowadziliśmy... No, ile osób oglądało program na każdy temat? To było kilka milionów. Pamiętam, że chyba 10 milionów oglądało program z Violettą Villas. Niesamowite. I rzeczywiście to był program
nowy, rewolucyjny w tym, że przychodzili ludzie, którzy mówili o bardzo intymnych rzeczach, ale takich intymnych, o których się nie mówi w telewizji. I oczywiście ja byłem drugim prowadzącym, to powiedzmy, bo jesteśmy w Radiu Z, że przez pierwszych kilka miesięcy prowadził Andrzej Wojciechowski, który zachorował i ja go zastąpiłem na chwilę. Potem się okazało, że pracowałem tam 6,5 roku. I ja miałem takie wrażenie, że jestem kimś w rodzaju przewodnika po różnych stylach życia. Ty byłeś taki zaciekawiony. Tak, tak, przewodnikiem pamiętam. Byłem po innościach wszelakich i że po tym czasie, kiedy społeczeństwo PRL-owskie było takie zhomogenizowane, właściwie byliśmy wszyscy tacy sami. Bo to znowu było to tak jak z tym onanizmem trochę, że tak, to coś tak, zaczęło coś, pękać coś, i że jesteśmy i różni. I wybiło, wytrysnęło. Znaczy w sensie zaczęło takim, że pojawiła się tam księgowa z Wałbrzyskiego, która mówiła o tym, że wierzy w UFO. I to naprawdę było coś niezwykłego, dlatego że to oznaczało, że ludzie w telewizji dla widza dają prawo tej księgowej, że ona może wierzyć w UFO. Tak jak ktoś wierzy w Boga, tak ona wierzy w UFO. Mm. Przychodził ktoś, kto... Na przykład wystąpiły kobiety po amputacji piersi jako pierwsze, po mastektomii. No to były bohaterki. Pojawiły się z twarzą i opowiedziały o tym, że są po amputacji piersi. Dzisiaj to się wydaje już wszystko banalne. Telewizja nas do tego przyzwyczaiła, media nas do tego przyzwyczaiły, społecznościowe. Ale wtedy to było naprawdę łamanie tabu co tydzień. A co ci dał ten program, a co zabrał? Dał mi przede wszystkim taką wiedzę o człowieku, która nie pozwala mi pochopnie oceniać ludzi. To znaczy ja jestem bardzo, jeśli chodzi o ocenę człowieka, nie ulegam uprzedzeniom, chociaż intuicja mi czasami mówi, już go skreśl. To ja tego nie robię, bo właśnie przez te 6 lat ciągłego obcowania z ludźmi, którzy są zaskakujący, to czyli jest nie obrażasz się na ludzi. Najłagodniejsze określenie, to ja ich od razu nie oceniam, nie obrażam się na nich, bo staram się ich widzieć w całości, bo kiedy ja z nimi rozmawiam, czy jako reporter, czy jako wtedy prowadzący, to zawsze dochodziliśmy do takiego punktu, w którym ja się orientowałem, dlaczego oni są tacy, jacy są. Mm-hmm. A jak już wiesz dlaczego, no to tak, rozumiesz, tak. Jesteś bardziej wyrozumiały, bardziej empatyczny, tak mi się wydaje. I to był dla mnie taki uniwersytet humanizmu, bym powiedział. A co ci zabrał? A co mi zabrał? No zabrał mi prywatność, to na pewno. Nie lubiłeś tego? I zabrał... No tym bardziej, że jeździłeś, no wiesz, no tak, cały czas nie miałeś prawa jazdy. Ale zabrał mi na przykład, tak, przez kilka lat nie mogłem być reporterem, stąd się wzięły te Czechy, bo w Czechach mnie nikt nie poznał. Nie poznawał. A w Polsce nie mogłem być reporterem, ponieważ ludzie, jak przyjeżdżałem na reportaż, ale ten właśnie pisał, to mówi, ojej, Polsat przyjechał. Tak, nie byłeś, w toalecie, a przecież lądowałeś na dachu Polsatu, tak? Słuchaj, wchodzę do toalety, a pani ta obsługująca mówi, czy jest tam papier? Ja mówię, tak jest. Oj, poznałam. Ja mówię, czy to pan? No ja nie wiem, no, czy to jestem ja, czy no, dla siebie samego to jestem ja. Kryśka! I tam woła do tego na damską część. Kryśka! A ile lat zajęło ci? A Kryśka mówi, co? Polsat się załatwia w jedynce. No i po ilu latach przestałeś być Polsatem i lądować właśnie. Na... Właśnie. I to, co mi odebrano. Odebrano mi pewną część mojego wizerunku. Znaczy zostałem takim prostaczkiem bożym. Ładnie powiedziane. Sporo lat mi zajęło, żeby wyrobić sobie markę u publiczności troszeczkę innego typu. Znaczy, żebym był postrzegany jako inteligent, który ma coś do zaproponowania. I bardzo wiele osób mi pisało, jak się ukazał Gotland i po Gotlandzie już się nie dało mnie uważać za tego takiego jakiegoś naiwniaka z telewizji, którego opisują... Tak, bo sporo było takich nieufnych na początku, on nam tutaj coś sobie wymyślił. Ja wiem. Chodziłem na Jazz Jambory albo na Warszawską Jesień, to są poważne festiwale i ludzie mówili, to pan... Tutaj? Ja mówię, a dlaczego nie? Ja myślałam, że pan to tylko na disco polo chodzi. No, bo ten program był odbierany przez inteligencję jako disco polo publicystyki. No tak troszeczkę. Wiesz, ale prowadzony przez dobrych dziennikarzy, wiesz, którzy... Ale rozumiem, o co chodzi. I że ale pan wiesz, to moje zdziwienia takie naprawdę, tak pani mówi, no więc... Tak. Poza tym, my w tym programie staraliśmy się, dobrze, ja się starałem edukować społeczeństwo i jak się pojawiało trudne słowo, na przykład trauma, prawda? Jakaś pani psycholog w loży komendatora mówiła, no i tak się zaczęła ta trauma.
to co ja wtedy robiłem, bo reżyser mi podpowiedział, wyjaśnij ludziom, co to jest trauma. Słuchajcie, 95 rok, no kto znał słowo trauma? Więc ja mówiłem, a więc, aha, tak, pani profesor, czyli trauma, czyli długotrwały uraz, no i wiem, że inteligenta to wkurzało. A tak? Inteligenta to wkurzało, albo na przykład z Iloną Felicjańską tłumaczyliśmy, czy wiedzą państwo, czym jest reinkarnacja? To jeszcze Ilona Felicjańska mówiła, reinkarnacja, tak, mówił tak, Mariusz Szczygieł. To jest, komentatora, i to pamiętam. W loży komentatora, kora. Tak, koła. I wyjaśnialiśmy, co to jest reinkarnacja. No ale to trzeba było zrobić, trzeba było wykonać tę pracę. Wtedy, w latach 90. Tak. No i potem ja już byłem uważany za takiego jakiegoś, wiesz, niepoważnego, no, ale po tym Gotlandzie już się nie dało mnie tak... A potem były nagrody. Jakieś różne Nike i nie Nike. Nike, no pełno nagród, to jest europejskie. No tak, ale musiałem nad tym popracować i Czechy były takim dla mnie polem... Czyśćcem takim. O, czyśćcem w Polsce, że się oczyściłem już, ale też czystym polem dla mnie jako reportera, ponieważ tam mnie nikt nie poznawał. Tam sobie mogłem jechać tramwajem, obgryzać paznokcie, nikt mi nie zwracał uwagi. Pan obgryza paznokcie w tramwaju? A jednocześnie przyjmowano mnie bez żadnego stereotypu na mój temat. Po prostu przyjechał spisowatel z Polska. Znaczy, był stereotyp, że przyjechał poważny pisarz z Polski, bo tak mnie tam, zwłaszcza jak już wyszedł tam Gotland, to już jestem spisowatel z Polska. A spisowatel to kto to jest? Pisarz. A pisarz jest bardzo ważny w Czechach, bo Czesi bardzo dużo czytają i pisarz jest kimś takim poważna figura, a z Polska to już w ogóle wiadomo, że Polacy zero poczucia humoru w oczach Czechów. Powaga, no to już, poczucie, tak. Już naprawdę to jest ktoś. No i wtedy ja przyjeżdżam i oni już mi się spowiadają tak jak trzeba przede mną. Więc pomogły mi te Czechy wrócić do... pokazać się z innej strony. Pomogły ci Czechy trafić też pod... pod Czechy. Pomogły pod mi Czechy trafić Czechy. Jak odebrałeś uwielbianą Olgę Tokarczuk, rozumiem, która tak w takim... Rozumiem, o co Oldze chodziło. O tym, że nie jest dla idiotów trochę jak Media Markt. Słuchaj, ja sam, czytając niektóre książki Olgi Tokarczuk, zwłaszcza Księgi Jakubowe, ja sam się trochę gubię w nich. Sam Mariusz, ja dwa razy podchodziłem, nie jestem w stanie. Mam poczucie, że brak kompetencji. Sienkiewiczowskie opisy na początku, że tam jedzie kołami jakimiś... Ale pomijam dłużyzny, ale chodzi też o to, że trzeba mieć przygotowanie pewne i tu rozumiem, trzeba mieć kompetencje kulturowe do pewnych książek. I to nie, oczywiście, że tak jest. Tylko, że niefortunne było powiedzenie, użycie słowa idioci przy tym. No tak. Kompetencje kulturowe, idioci i strzechy. I to się połączyło. I to było niefortunne po prostu. I tyle, no. Słuchaj, a bo jeszcze właśnie o tym, że... A bo mi to uciekło z tą właśnie Olgą Tokarczuk, bo tu jeszcze miałem taki fajny temat, że, czyli ty uważasz, że, bo też powiedziałeś tutaj, prawda, był ten na każdy temat, potem jednak dla inteligentów, ale nie zrobiłeś się jakby ekskluzywnym, takim wykluczającym, prawda, autorem. Wykluczającym kogo? Nie rozumiem. No, że innych, na przykład, że jakby, bo to co mówiłeś, że że trochę chciałeś, że te Czechy były tym czyśćcem. Chciałem być autorem, chciałem być autorem poważnym, to znaczy poważnym, w sensie, tak. Że piszę poważne rzeczy i że nie jestem tylko wesołkiem jakimś, prawda, z telewizji. Tak. Bo wydawało mi się, jak odkryłem te Czechy dla siebie, to wydawało mi się, że mam coś do powiedzenia. Dzisiaj bym te książki czeskie inaczej napisał, no ale jestem innym człowiekiem. To były dlaczego rzeczy... inaczej? Wiesz co, ja wszystkie swoje książki bym poprawił. Ja mam coś takiego... Jesteś perfekcjonistą? Jak depresja poporodowa u kobiety. To znaczy, że urodzę tę księgę lub czasami małą książeczkę i nie mogę na nią patrzeć. Przecież ten Gotland to chciałem wycofać z druku. Dobrze, że Monika Schneiderman powiedziała, że mi się puknął w głowę. Ale dlaczego chciałeś wycofywać z druku? Bo mi się nie podobała ta książka, bo uważałem, że źle napisałem. Niesamowite. I powiedziałem, Monika, ile ty wydałaś już pieniędzy, ja ci zapłacę. Bo mam pieniądze jeszcze po Polsacie, z Polsatu, zapłacę ci. Ja już nie mam tych po TVN-ie. Ty już nie masz. Ja już też tamtych nie mam. Zapłacę ci, a ona przecież mi się puknął w głowę. No i dobrze, bo rzeczywiście ta książka mnie ciągnie w ogóle przez całą Europę, nawet w Ameryce wyszła. Właśnie,
I w ilu krajach były tłumaczone twoje książki? Słuchaj, wyszły w 21 krajach, a były... Zrób sobie raj. Słuchaj, wyszły w 21 krajach, a tłumaczone były, bo w niektórych krajach języki się powtarzają, to na 18 albo 19 języków. Hebrajski też... Hebrajski właśnie, na hebrajski się szykuje tłumaczenie, ale wiesz, na przykład... czasami mam na słowacki, ale i na słoweński na przykład, prawda? Na tak. Serbski, na estoński, teraz ale na chiński. Ale to musi być niesamowite. No, wyobrażam sobie, że no, gdzieś tam właśnie jakiś Słoweniec siedzi, czyta twoją książkę, to jest to fajne. A czasami listy piszą, wiesz. Tak, też. Tak. Wiesz, na przykład... A co, jak odbierają na przykład książki? Bo oni pewnie... Bywa tak, że jak oni przepuszczają przez ten swój filtr, prawda, nie wiem, w Izraelu przez izraelski, w Słowenii przez przykład, słoweński, jak oni na przykład odbierają twoją, czy może być inna interpretacja twojej książki? W Hiszpanii to mówi mi o Gotlandzie, że to jest dla nich książka, która im mówi o tym samym, czym był reżim Franco. Że właściwie jak tam pojawia się takie określenie, taki pasaż w tekście o największym pomniku Stalina na kuli ziemskiej, że o pewnych rzeczach się nie mówiło, mówią Czesi. Czesi mają takie określenie, o pewnych rzeczach, o tym się nie mówiło, o to się nie pytało, o tym się nie słyszało. Nigdy nie powiedzą, ja o tym nie mówiłem, ja o tym nie słyszałem, ja o to nie pytałem, bo to by było osobiste wzięcie odpowiedzialności. No właśnie, odsuwają się, niesamowicie. Odsuwanie. I na przykład jestem w Hiszpanii i mówią mi to samo. Ojej, to jak u nas w Hiszpanii, jak mówimy o okresie reżimu Franco. Tak samo. Nie pytało się, nie wiedział. Nikt nie powie, że ja. Wszyscy raczej na zbiorowość stawiają. Chcą być tylko cząstką w tym systemie. Także czasami niektórzy w Rosji, pamiętam, byłem w Moskwie w takim alternatywnym klubie, taka dyskusja polityczna. Już pewnie jest zamknięty. Pewnie już jest zamknięty, tak. Zresztą prowadził to taki dziennikarz, który był bratem takiego bardzo demokratycznego premiera Gajdara, Jegora Gajdara, to jego brat prowadził Gajdar, to spotkanie. Tak. I myślę, że już może być ten klub zamknięty. I tam znowu mówili, taka książka jest niemożliwa o Związku Radzieckim. To jest niemożliwe u nas. My to czytamy, niby to są te Czechy, tak. Ale właściwie tak jakby o nas. No i zadziwiające. A znowu takie narody jak Niemcy, jak Francuzi, jak Włosi, czytelnicy osadzeni bardzo w literaturze europejskiej, to na przykład mówili mi, ach, proszę pana, to właściwie pan pokazuje Kafkę, tylko że realistycznego. To jest wcielony Kafka, to jest właściwie jak się spełniły te wszystkie pomysły Kafki. To oni tak. Z innej strony. A na przykład Francja. We Francji to oni są wszyscy tacy na formę. Akurat jestem też miłośnikiem formy, stąd napisałem książkę Fakty muszą zatańczyć. Ale oni tak na przykład potrafili mi mówić tak, oj, w tej pana książce to tak, to te akapity to są takie, to nie jest most, ale to są takie kamienie w rzece, tak się przeskakuje z jednego kamienia na drugi, z drugiego na trzeci, z trzeciego na czwarty i tak się dochodzi do brzegu. Takie mieli, wiesz, porównania, jeśli chodzi o styl. No co kraj, to była inna przygoda, w sensie przygoda autora z recepcją, czy percepcją książki. Czyli masz tam spotkania autorskie? No na pewno to musi być niesamowite, wiesz. To jest fajne też, wiesz, to, że można poznać czytelników od różnych stron, to znaczy Czesi nigdy, rzadko, no nie powiem, że nigdy nie mów nigdy, ale rzadko zadają pytania w trakcie spotkania autorskiego. Potem stają po podpisy i każdy ma pytanie. Ludzie, dlaczego nie zapytaliście mnie? Wyszło na to, że ja byłem nudny i nikt mi nie zadał pytania. A oni potem. A na przykład Rosjanie bardzo w trakcie pytania. To fantastyczne było. Ale Włosi zadają, wydaje ci się, że zadają pytania. Wstaje taki Włoch i mówi właśnie, chciałem panu zadać pytanie, bo w Mediolanie mieszkałem koło tłumaczki Milana Kundery na włoski i ta tłumaczka, i ja tak słucham, 5 minut, 8 minut, 10 minut i ten ktoś mi opowiada o tym, że... Zaczyna być spotkanie autorskie z tamtym. Tak, z tym czytelnikiem. I właściwie już potem nie ma tego pytania, więc oni, Włosi nie zadają pytań, oni zadają odpowiedzi. Mariusz, słuchaj, bo kończymy wywiad. Wywiad jest niesamowity, a ja bym jeszcze mógł...
No, ja tu też po prostu mam taki łyk. No właśnie, już nam się kończy woda. Ile osób ciebie pytało już o słynny cytat z książki Fakty muszą zatańczyć? Wiesz, który fragment? Ten, w którym robię coming out? Tak. Coming out jako gay, muszę powiedzieć, bo różne mogą być coming outy. Na przykład, prawda, może być coming out kobiety po mastektomii, prawda? To też jest coming out. Moja żona też mi powiedziała, że Mariusz zrobił coming out, a ty zrobiłeś taki coming out swego czasu, jak zacząłeś opowiadać o tym, że chodziłeś do psycholog, do psychiatry i że miałeś depresję, że to też. O psychoterapii. Ale wiem, że ty nie lubisz o tym mówić, bo na przykład napisałeś, nie umiem, że kiedy artystka wyznała, że malowanie pieca było kompensacją tego, że nie nauczyła się mówić głośno i wyraźnie. Powiedziałem, że mam ten sam problem, nie umiem mówić publicznie, że jestem gejem. Prywatnie nie mam z tym żadnego problemu, ale wypowiadanie się na ten temat na przykład w mediach nie wchodzi w grę. Znaczy opowiadanie o tym, no to nie, ma... nie umiem tego, nie umiem się aż tak zwierzyć, ale nie mam problemu już po tym, nie mam problemu, żeby o tym powiedzieć, jakiego to rodzaju coming out. No on był zrobiony tak przy okazji. Przy okazji. Bo to nie... Ale w twoim stylu, wszyscy mówią, bo nawet czytałem jakieś właśnie analizy. Noise, analizy tego, że znowu zrobił to w swoim stylu i to nawet, że dobrze, bo... ale tak ludzie by chcieli może, żebyś wykupił czas antenowy i to po faktach ogłosił. Ale po Piotrze, może już nie po Piotrze. To była tajemnica Paulie Chanela. Po drugie, no ja właśnie chciałem zrobić tak en passant i to się pojawia w takim miejscu w tej książce, gdzie wyraźnie czytelnik widzi, że to jest po coś. Tak. Bo ja pokazuję, jak rozmawiam z moim bohaterem, że ja z moimi bohaterami szukam wspólnych punktów. I wtedy, kiedy ta rozmówczyni powiedziała o swoim problemie z mówieniem o traumie, czy o czymś tam dla nich intymnym. Tak, ja na przykład z ludźmi, którzy byli na psychoterapii, bo na przykład. A mnie z kolei skłoniła do tego Justyna Kowalczyk w słynnym wywiadzie do Wyborczej, gdzie opowiadała o tym, że miała depresję. I wtedy ja mówię moim rozmówcom o na przykład o czymś intymnym, co dotyczy mnie. I akurat dałem przykład, jak powiedziałem tej pani, że jestem gejem. Mówię, a napiszę to. Natomiast na puentę jest to, że jak tylko się wpiszę do Google Mariusz Szczygieł, to zaraz wylatuje, wiesz co? Reklama Radia Z, w której jest napisane Mariusz Szczygieł dokonał coming outu, a ta reklama jest napisana tak, Radio Z łamane przez rozrywka. I ja jestem, mój coming out jest w dziale rozrywka w Radiu Z. Ja już tam pójdę z nimi pogadać, no przecież to powinno być w dziale literatury. Ja się bardzo cieszę, że państwo się mogą przy moim życiu intymnym, osobistym rozerwać. Dziękuję bardzo. Słuchaj, ja wiele razy z racji tego, że ładnie się ubierałem i czesałem to... Ale ty czesałeś się, ubierałeś, byłeś ładny w ogóle bardzo, jak młody był. Znaczy teraz też, ale... Ale ja wiem, bo kiedyś tak. No, tam u tej Alicji Rezych-Modlińskiej, no, jak występowałeś, dawałem radę. No. Tak. Ale nie miałem podrywów, wiesz? Nie? Nie. Znaczy oprócz słynnej Rysi, która... no ale to już musielibyśmy tutaj oddzielną opowieść. Mariusz, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Super wywiad. No, nie mogę. Ja też nie mam podrywu. Nie jak to? Muszę się postarać. No właśnie, postarać. Nie, to jakoś ostatnio nie. Jestem nie sobie mówię się solistą, tylko singlem jestem. Poczekaj, ale Mariusz, może to w dziale rozrywka Radia Z ogłosimy. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję rozmowę. To ja wobec tego nie mam pytań.